25 października 2024 roku. Ależ pięknie. Ja po prostu nie przestaję robić zdjęć. Bo tak cudnie, że po prostu dech zapiera. O to na przykład. I ta mgiełka błękitnawa na zdjęciach wychodzi, jakby była utkana z błękitu. No przyznaję, jesień to jest ta pora roku, kiedy robię najwięcej zdjęć. A kiedyś udało mi się zrobić tak niesamowite, że musiałam pobiec, wydrukować. I to zdjęcie jest u mnie na biureczku, bo jest wyjątkowe. Po prostu magiczne. To lubię najbardziej. Taki będzie tytuł mojego filmu. Szłam dzisiaj tutaj nieprzygotowana. Zwykle to dzień wcześniej mam jakiś plan na moje rozważanki poranne. A dzisiaj myślę sobie, no temacik pojawi się w drodze. A przed wyjściem rozmawiałam jeszcze chwilę z córką. No i tak trele morele, to. I przyjej, no wychodzę i po prostu jestem nieprzygotowana. Ale potem przyszedł mi do głowy ten temat właśnie. To lubię najbardziej. Będę się teraz plątać. To lubię najbardziej. Sama już nie wiem, jaki będzie tytuł. To bardzo lubię, może tak. A co tak bardzo lubię? A lubię mieć plan dnia. Uwielbiam realizować te małe kroczki. Uwielbiam odhaczać te punkty, które zaplanowałam. A to mi pozwala na zyskanie jakiegoś porządku, jakiejś przejrzystości, jakiejś samodyscypliny. Oj, nie chce mi się. Znowu ten angielski, no. Wlecze się za mną już tyle lat. I ciągle jestem na tym samym poziomie. To mi nie przeszkadza zupełnie. Ale odhaczam dobrze. Przypomniałam sobie około 200 zdanek. Dobrze. Usiadłam do komputerka. O, dobrze, tak. Posłuchałam trochę, poczytałam. Dobrze. Zawsze to coś. Ja jeszcze tego nie wiem, ale może moja podświadomość wie, że tak właśnie ma to wyglądać. Ale nie o tym chcę mówić. Ani się nie przechwalać. To lubię najbardziej. To lubię najbardziej, kiedy mam następny punkt mojego dnia zrealizowany. Dobrze, dzisiaj obiecuję sobie. O, dawno już po prostu nie czytałam. No słucham. Kupię czasem jakąś książkę, którą połykam w jeden dzień. No ale trudno to nazwać systematycznym czytaniem. Pół godziny czytania i nie ma. Mam tych książek tyle nieprzeczytanych, które czekają. No. Bierz Janka do roboty. No właśnie. No, coś dla ciała. Czyli spacer. Bardzo dobrze. Może jeszcze mała gimnastyka. Też, oczywiście. No taka, po której potem mogłabym się ruszać. Świetnie. I tak od punktu do punktu. I okazuje się, że to jest korzystne, że to wzmacnia, że to jest potrzebne, że oczywiście może być też dzień na spontanie, kiedy tak się jakoś dzieje, plecie i właściwie niech się dzieje, co tam chce. Piękny ten obrazek tutaj, jejku. Dobrze, że weszłam tutaj w tę alejeczkę. Tam panowie jakąś wycinkę robią. Mam nadzieję, że tu nie dojadą z tą wycinką do mojego punktu. To lubię najbardziej, kiedy jest jakiś porządek dnia, kiedy mocuję się ze sobą, ze swoim nie chce mi się i odnoszę sukces. I jestem zadowolona i przed nikim się nie muszę popisywać, ani nikomu o tym opowiadać, tak jak teraz. I nie przechwalam się.
po co? Ale sama przed sobą zadowolona jestem niesamowicie, że się powiodło, że się udało, że to lubię najbardziej, kiedy mogę zakończyć dzień z uśmiechem na twarzy, może jakiś filmik na koniec dnia obejrzę. To najgorzej, że trudno trafić w coś, co się nadaje do oglądania. Telewizji nie oglądam, sięgam do różnych innych miejsc, żeby obejrzeć coś bez reklam, ale rzadko się to udaje. Ale. I realizowanie tych punktów sprawia dużą radość. Wzmacnia, jest pokrzepiające. A jeśli ktoś chce, to można się z nim podzielić swoim sposobem na samodyscyplinę. A naprawdę warto. I nikt nie zadaje pytania, a po co? A po co? Ja tam tak nie robię. Dobrze. Każdy ma swój własny sposób na realizowanie planu dnia. No ci, którzy pracują i są wiele godzin w pracy, ich plan dnia wygląda inaczej. Ale też stworzenie jakiejś wizji tego, jak ten dzień będzie wyglądał, przecież wiadomo, że może być zupełnie inaczej. Ale te stałe punkty, które jakby muszą. Nie, ja chcę, żeby one zaistniały. Jeśli się to udaje, to sprawia, jak już powiedziałam, że czujemy się silniejsi, że mam na coś wpływ, że mogę zrobić tak, jak chcę. A dzisiaj leśna cisza zakłócona trochę. O, po raz pierwszy mi rączki zmarzły. Mgiełka opada. A wczoraj pięknie, bo ta mgła się zaczęła już około 18:00. Ależ piękny jest ten widoczek. Ten obrazek. Światło jesienne. No jak tu nie robić zdjęć, jak jest tak cudnie. No i to porządkowanie dnia przez czynności, które człowiek wykonuje. Ale najważniejsze chyba jest to, co dzieje się w głowie. To, o czym myślę. Jakie mam uczucia, jakie emocje. Jak umiem nimi sterować. Tak, to ja nimi steruję. Staram się, by nie one sterowały mną. Są potrzebne, wartościowe, bezcenne. Bo to jest źródło ogromnej wiedzy o mnie. Ale myślenie, że to ja na to wpływam, że to ja tym rządzę, jest cudowne. Że mam na to wpływ. Że mogę coś z tym zrobić i tak dalej, i tak dalej. To lubię najbardziej w tym moim planie dnia. To lubię najbardziej wiedzieć, że moje reakcje są takie albo inne, że ja nimi rządzę, a nie one mną. No i o, to bardzo lubię. Miałam przedstawić mój plan dnia, teraz się tu będę przemądrzać. Nie będę. Ręka mi już zmarzła, a jestem tak oczarowana tym światłem, które pozwala patrzeć na to piękno, że po prostu wątek mi się już rwie. To lubię najbardziej. Ten mój poranny spacer, dzięki któremu wzmacniam ciało, krzepię ducha i mogę nagrać mój leśny filmik. To lubię najbardziej.
moją samodyscyplinę, której bardzo, bardzo potrzebuję, żeby dobrze się czuć sama ze sobą. Amen. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia z takimi obrazkami w głowie tej cudnej, kolorowej jesieni.